Znowu ja. Tak jak mówiłem, czysty piątek wbijmy, bo nie chcę się rozstawać z nimi jak na razie. A potem Venusaura będziemy cisnęli i... Bo Venusaur tutaj chyba i tak nie byłby jakiś dobry, Kadabra też nie. Właśnie ze względu na Gaspiego, znaczy duchy, tak. Duchy są dobre na te... na psycho. Zjem chipsa jednego. Jeszcze na żadnego Huntera nie graliśmy. Tutaj, znaczy nie walczyliśmy. Cały czas Gast jest. Dobra, tutaj coś jest. Ty co chcesz? Tam walczyć. To jest sporo pokeboli to jest. Ale jakoś mega dużo nie dostaniemy tutaj tych punktów na expa. Znaczy nie będzie to jakoś super. Nie będzie to tak rozbudowany na przykład tamten zespół R. No gdzie tam sporo dostaliśmy. Tak uważam. Eliksir. To jest chyba takie ulepszone PP. Eter znaczy. Dużo PP po prostu od nami. Tak mi się wydawało. Hunter. Mogę złapać go dla beki po prostu. Albo będę potrzebował za dużo Pokemonów, tak? Quick Attack, Dig, Thunderbolt. Czy Fight mi zadziała? Descent Effect. Też nie działa. A czymkolwiek zabije. Nie, Dig pozwoli mi, bo on latać potrafi. Więc chyba też nie. Tylko Thunderboltem mogę użyć. Dokładnie. Więc musiałbym, jak już łapać te Pokemony, to czym innym? Znaczy innym Pokemonem bym musiał chodzić. Znaczy to i tak, że rzucałem zaledwie 35. Ale będę musiał połapać, będę musiał mieć 25 Pokemonów, żeby zdobyć przedmiot, który chcę wam pokazać. Jest to item Finder. Awakening. I wkrótce będziemy mogli go zdobyć. Musimy być szczery, Great Ball. A i tak Jolteona zostawiamy na 35 i nie będziemy się już tak bardzo o niego troszczyć, nie? Ghastly. No, 24 level, czyli standard tutaj praktycznie każdy takiego Pokemona ma. Właśnie fajne jest to w tych duchach, że normal i fight w ogóle na ciebie nie działa. W ogóle nie. Znaczy, nie działają ataki typu normal i fight. Tak. Ataki, a nie Pokémon. Pokémon może mieć inne też ataki. Nie musi się ograniczać. Nie powinien w sumie. Bo co? Bo ma jeden typ, to znaczy, że musi tego typu się trzymać? Nie. Jeśli ma opcję, to czemu? Czemu ma się ograniczać? Może chce się rozwijać. Thunderbolt. Boże, walczy przeciwko 16 levelom. O, i tutaj jest Pokécenter, wiecie? Ten Pokéball. Jest drugi teraz. No, kurwa, zwroty akcji to tu są, nie? Raz jest 22, raz jest 24, ale są czas gaski, nie? A teraz to tylko dzikiego dzikiego znaleźliśmy jednego. Ale są tu też Cubony i Marowaki. No i powinien być Gengar jeszcze, ale Gengara też nie da się zdobyć ogólnie w tej grze, bo tylko przez wymiany można. Więc nie sobie levelujecie go. Tak? Mogę wam wytłumaczyć. Hunter! Wow! Wreszcie. Jo, a po tym Hunterze dostaniemy. I tak mi Thunderbolty się kończy, tak więc. Dobrze, tutaj jest ten Pokécenter. W cudzysłowie. 600. Spoko. Jolteon ma 35, już on nas nie tak bardzo interesuje. Będę musiał też sprawdzić, może zaraz nawet zobaczymy Pokémony. Bo chciałbym zobaczyć Jolteon. Na którym level? Jolteon. Poke Life.
Dobra, Jolteon na 37 powinien mieć. Na Bulbapedii lepiej zobaczyć. Jaki ja dostałem wcześniej atak na Jolteonie? O, Generation. Powinienem mieć Agility na 29, Discharge by leveling up. Która jest generacja Pokémonów? Trzecia chyba, tak? Quick Attack mam, Double Kicka. Pin Missile powinienem dostać na 36, czyli za level. Ale dobra, jak na razie go nie chcę. Dragonair. Podam Kadabra. Potem im będą założyć. You can rest here. Właśnie, nie musimy nawet klikać na tego. Tak, bo tu w zależności od generacji dostajemy inne ataki, tak? I co schodzi? Jasli. 33. Water Pulsem. Tak mniej więcej na równi będę się starał, żeby one były. Wiecie, jeśli levelowałbym jednego, to miałbym pewnie już 50 level. Ale lepiej mieć parę asów w rękawie. Wiecie, nie muszę Laprasa też od razu mieć. Nie muszę tam iść. Surfa mogę nauczyć Dragonite'a. Serio. I było takie sytuacje, że uczyłem. Znaczy tego typa też mogę nauczyć. Dragonite'a. Nie muszę tego Dragonite'a. Dragonite'a mogę dopiero nauczyć Fly'a. Ale tego nie mogę. Ale Surfa mogę i tego i tamtego i jeszcze chyba wcześniejszego. Confuse Ray. To jest fajny atak. Wiesz dlaczego? Bo jak Confusion... Nie. Supersonic ma 55% szansy na trafienie, to ma być ile? 100, chyba że ktoś ma obniżyć coś takiego, ale to ma 100, więc spoko sprawa. Spite. Wkurzające. Wkurzające jest czasem na przykład... 3 albo 4 pod rząd macie, że zadają obrażenia wam. Tylko niesprawiedliwość, nie? Nugget. Wiecie, do czego ten przedmiot jest? Możecie go sprzedać za 5 koła. Zawsze jakiś pieniądz, nie? Hunter czy Ghastly? Ghastly, ale to możemy sobie go złapać zawsze, tak? Tylko muszę odpowiedni atak użyć. Dragon Rage, myślę. Żeby go obić. Wiecie, bo muszę mieć 25 Pokemonów, tak czy siak. Srak. Dobra, najwyżej sobie tak pomiędzy nagrywaniem połapię Pokemonów. 25 będę potrzebował niedługo. Naprawdę niedługo. Najlepiej tak bym teraz miał. Bo zaraz będę mógł ogólnie Snorlaxa obudzić i już bym się przydał. Bo już dalej będę mógł mieć item Findera. Przedmiot, którego nigdy nie miałem, bo nie złapałem nigdy 25. Kurwa, w tej grze, nie chciałbym się. Ale wiecie, nie musimy też tego mieć teraz. Ale najlepiej to by było mieć od razu, kiedy mam taką możliwość, żeby tego używać, tak? Pokażę wam, na jakiej zasadzie to działa. I spoko byłoby. Teraz godzina 16 prawie. Water Pulse. No 16, ja tak 18. Przed 18 będę musiał wyjść. O, to za godzinę jakoś będę musiał wyjść. Ghastly. No to sobie jeszcze trochę mogę pograć. Sobota. Ostatni dzień bojówki. Znaczy ostatni taki dzień, że można napić się, nie? Bo niedziela to raczej unikałbym. A ja raczej i tak teraz spokojnie siedziałem sobie tą bojówkę. Mm.
Nudna ta gra się już robi, nie? Ale chyba to jest przedostatnie piętro. Tak mi... Znaczy, dużo jeszcze tych pięter nie zostało, tak mi się wydaje przynajmniej. 16 poziom. No szkoda, że go nie ubijemy i nie możemy go złapać. Bo zabijemy go Dragon Rage. A no wypadałoby go obić. A raczej na 100% HP nie będę tak rzucał pokebola, bo to nie ma sensu. Chyba, że bym Sleep Power użył. A to też nie ma takiej 100% szansy. Lepiej obić. Najlepiej to potem użyć Sleep Power. I rzucać. Nightshade. Ale chyba raczej nigdy nie miałem czegoś takiego, żebym w Pokémony duchy łapał. I nimi grał. Psycho często. Trujące to Zubata lubiłem. Potem Golbata i Krobata. Mimo, że moim zdaniem to Golbat powinien być ostatnim levelem, bo jest największy. A to tylko moje takie zdanie. Małe. A tutaj chyba po tych schodach, jak będziemy wchodzić, to... Czeka nas taki zwrot akcji. 19. Oto jego możemy w sumie... Może go nie zabijemy. Dragon Rage. Taki chuj. Jakbyśmy nie mieli Seal Scope'a, to byśmy mieli takiego ducha i byśmy nie mogli walczyć. Chyba w ogóle byśmy nie mogli Pokémonu łapać. A na pewno już tego miejsca. Marowak. Pytanie, jeśli chcecie mi zadać, czy można złapać tego Marowaka? Odpowiem wam tak. Znaczy, odpowiem wam tak, trzy kropek. Nie, nie można. Wiedziałem. Dlatego chciałem wam pokazać po prostu. Używamy Water Pulse i go ściągamy, bo... Znaczy, pewnie na dwa ataki, bo to Water Pulse chujowo działa. To jest ziemny. On nie ma nic wspólnego z duchami. Ale ma, podoba mi się ten poka, bo ma... taki atak jak Boomerang i Trasha potem jeszcze poznaje. To jest też taki fajny atak. Dragon Rage może użyjmy. Nie, podoba mi się tak z wyglądu też. Kościami sobie rzuca. Nie no. Ja mam takie pozytywne zdanie na tym tego Pokemona. Mimo, że nie jest jakiś super wybitny. No taki fajny, nie? Taki spoko sobie. Taki spoko sobie jest, nie? Tak jak Sunshine, tak samo pogoda właśnie z wyglądu, ale już tak mega silny to nie jest. Ostatnie piętro. Jedziecie zespół R, znowu błysnął. Kadabry możemy tutaj pożywać, bo to już zespół R, to pewnie będą mieli sporo trujących. No i w sumie idealnie tak wyskoczyło. Już teraz na kadabry można zmienić. Raczej duchów oni nie będą mieli. Raczej jestem skłonny powiedzieć, że na pewno nie będą mieli duchów. Wciągnięte. 288 życia stracone. Kurwa, oni spływają jak mrówki bez kitu. Psajbym. Ale to już 25 levela. Nie jest tak najgorzej. No dobra. W porównaniu do naszych Pokémonów to... Raczej się nie musimy martwić, co? Golbat. Ale wiecie, to tak na razie, bo mamy wytrenowane Pokémony, jest łatwo, nie? Bo ja zawsze mam tak w Pokémonach, że najgorzej jest na początku i na końcu. A w środku to tak... Przechodzisz sobie. O, sporo ekspo dostanie. To był Golbat, nie? O tak. Nie wiem, tak wydaje mi się, że ten Kadabra szybciej ekspo dostanie. Takie głupie wrażenie. On tutaj jest jakiś dziadek, który da nam ten flat do tego... do Snorlaxa. To sobie może pomiędzy nagrywaniem właśnie połapię Pokémony. Może już. Zobaczymy, niczego wam też nie wiem. 26. Drowsy. 26. Secret Power. To chyba Stręcz jest, tak? Znaczy nie wiem, to jest jakiś paraliżujący, bo często wchodzi paraliż, no to...
Okej, nie trafił. A zobaczymy psajbem. Nie. Raczej średnio. Confusion. Duchy też mają ogólnie te ghast i tak dalej, mają dwa typy. Mają duch, a potem jest trujący, więc... Też warto mieć to na uwadze. Ale to nie jest duch i drozy, jak to się... Drozy to jest psychiczny, tak samo jak kadabra. Psychopata jebany. Czysty czwarty. Zobacz. Second power może użyjmy. Nie wiem, tak może. Do urozmaicenia. A myślę, że psajbion byłby lepszy. No hita ściągnąłem. To jednak warto było psa tam używać. Kurwa, duszna misja, pierdolę. Dobra, wpierdalaj. Typie. Tak, coś tam o tej matce Marowaka, którą właśnie tam zabiliśmy i tak dalej, że to ona tutaj odwalała. To jest chyba... Pokeflet. No i tutaj mamy właśnie to do Snorlaxa. Sprawdzę Pokédexa swojego. To właśnie może teraz pozbieram te Pokémony. Potrzebujemy 25. Dużo nie potrzebujemy. Dobra, pozbieram sobie. Dzięki za oglądanie, cześć.